Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejny film. Dzisiaj będzie pielęgnacja skóry pod oczami, którą aktualnie stosuję, a zaczęłam ją gdzieś na początku roku z niektórymi kosmetykami, inne wprowadzałam w kolejnych miesiącach i już mam tak jakby, może nie ostateczne zdanie na ich temat, bo to będzie jeszcze omawiane w Denku, ale powiem Wam, jakie kosmetyki w tym okresie na początku wiosny i teraz już początkiem lata sprawdzają mi się bardzo dobrze. W ostatnim denku pokazałam Wam trzy zużyte kosmetyki, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno był Basic Lab z tej serii Aminis do skóry dojrzałej ze zmarszczkami i on miał retinal w sobie, był bardzo dobry i go oczywiście stosowałam na noc. Był też jeszcze krem z Veolia, on był taki bardzo treściwy, tłusty, ten żółty. Też go stosowałam naprzemiennie z tym Basic Lab w wieczornej pielęgnacji i miałam jeszcze jeden zdenkowany kosmetyk koreański z marki Secret K i on był taki leciutki, bardzo dobry pod makijaż. Obecnie mam trzy kremy, dwa z jednej marki, więc w sumie cztery i one w zupełności mi wystarczają. Oczywiście stosuję też płatki pod oczy hydrożelowe, tonizuję bardzo mocno swoją skórę, a w zasadzie nawilżam ją tonikami, bo no, jest gorąco i moja skóra pod oczami, zresztą na całej twarzy, też na ciele dość mocno się przesusza, więc też stosuję toniki i w sumie mogę od nich zacząć. Ja mam takie płatki, które można nasączać właśnie tonikami. Nie wiem, czy ja mam gdzieś je tutaj na wierzchu. Tak. Już mi resztka została, bo kiedyś kupiłam sobie chyba na Allegro właśnie takie płateczki. Teraz tu wyjmę jeden. O, to są takie suche płatki. Nawilżyć je można esencjami, takimi bardziej treściwymi tonikami, ale też zwykłymi tonikami i wtedy, kiedy są mocno nawilżone, naklejam sobie tutaj pod oczy i tak nawilżam skórę poprzez takie lżejsze kosmetyki, czyli toniki. Ale tutaj trzeba być ostrożnym, żeby no, nie trzymać tego płatka pod oczami w tym momencie, kiedy już odparuje nam ten kosmetyk, czy też wchłonie się, więc tutaj trzeba uważać, dotykać, dowilżać ten płatek i można go trzymać zdecydowanie dłużej na skórze pod oczami, tylko trzeba pilnować, żeby był cały czas nawilżony, ale można też sobie przeciąć zwykły płatek kosmetyczny. Wprawdzie no, takich toników zużyjemy więcej, ale ta wilgoć w takim zwykłym płatku kosmetycznym po prostu trwa dłużej, tylko one nie trzymają się na skórze pod oczami, bo te przykleją się i one zostaną. Natomiast takimi płatkami można po prostu sobie poleżeć i nawilżyć tą skórę i to naprawdę bardzo, bardzo dobrze działa. Albo po prostu podczas porannej pielęgnacji czy wieczornej tak przykładać sobie ten płatek raz po raz na skórze pod oczami i zobaczycie, jaka będzie no, wielka różnica. Jeśli chodzi o takie zwykłe toniki, bo tak jak powiedziałam, jakieś lotiony, takie toniki bardziej emulsyjne, też stosuję, ale już je tylko sobie po prostu wklepuję do takiego, powiedzmy, niecałkowitego wchłonięcia i później sobie doklepuję jeszcze raz. Natomiast na płatki używam z Pariens, to jest tonik, taki właśnie przeciwstarzeniowy, przeciwzmarszczkowy, bardzo dobrze działa, więc no, bardzo często po niego sięgam. I moje odkrycie w
Wprawdzie mam ten tonik już od dłuższego czasu, ale on gdzieś tam ze względu na małą buteleczkę ukrywał mi się pomiędzy tymi wszystkimi moimi esencjami. I teraz wyjęłam go sobie tutaj na przód toaletki i z przyjemnością używam właśnie tego toniku mocno nawilżającego. Jest bardzo dobry, oczywiście na całą twarz. Można też tym atomizerem spryskiwać swoją twarz i tak porządnie ją nawilżać. Przepięknie pachnie i to jest takie, no, świetne doznanie. To ja tu tego nie mogę ukryć, bo lubię te zapachy właśnie w tonikach, we wszystkich kosmetykach. Także niby takie nic, taka mała buteleczka, tak skromnie to wygląda, ale jest świetny i to jest marka Kloshi, tak, tonik nawilżający. To są naturalne kosmetyki, także śmiało, nawet jeśli macie wrażliwą skórę pod oczami, no to albo Pariens bezzapachowy, albo ten tonik, z tym, że on pachnie, więc trzeba tutaj z tym zapachem uważać. To jest naturalny zapach, to nie jest kosmetyk perfumowany, przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz już przejdę do właściwej pielęgnacji. Więc jeśli chodzi o pielęgnację skóry pod oczami w ciągu dnia, to ja stosuję najpierw serum, to z Edgy i ono jest rewelacyjne. No ja miałam te wszystkie sera, w ostatnim czasie to tylko był Basic Lab, te peptydowe, bardziej zawiesiste lub bardziej wodniste, one mi się bardzo dobrze wchłaniały, ale no ja swoją skórę i włosy, i ciało, i twarz traktuję tak, że zmieniam kosmetyki i ja często to porównuję do odżywiania. No nie możemy jeść w kółko tego samego, bo nie dostarczymy sobie odpowiednich składników, dzięki którym dobrze funkcjonujemy. I ja tak mam też z pielęgnacją twarzy i ciała i włosów, że co jakiś czas zmieniam kosmetyki i wtedy zauważam, że moja skóra na nie reaguje, bo po pierwsze znajdują się inne składniki i nawet nieraz ja nie wiem i pewnie Wy też nie wiecie, że te składniki po prostu są naszej skórze potrzebne, bo jak tu odkryć, wiecie, jak coś zjemy, to wiemy, czy dobrze się czujemy, co jest dla nas dobre, natomiast jest tyle kosmetyków teraz na rynku, że możemy po prostu poszukiwać takich, które będą odpowiednie dla naszej skóry i co jakiś czas zmieniajmy je. Albo możemy mieć kilka i naprzemiennie stosować, albo jak skończymy już dane opakowanie, przechodzimy do innych, nieznanych nam powiedzmy kosmetyków, albo tych, które miałyśmy, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej, czy też powiedzmy kilka lat wcześniej, one się dobrze sprawdziły, warto do nich wrócić. Tutaj dość spore zużycie, wprawdzie kilka razy nałożyłam to serum na twarz i byłam z tego serum bardzo zadowolona, jeśli chodzi o pielęgnację skóry twarzy, ale później sobie pomyślałam, zobaczyłam, że no, dużo mi ubywa tego serum, no to sobie pomyślałam, po co ten kosmetyk, który jest przystosowany do pielęgnacji skóry pod oczami, używasz na twarz, jak masz mnóstwo ser, które gdzieś tam w szufladzie czekają. No i jakby odstąpiłam od tego, to bardzo, bardzo było przyjemne i w ogóle ta twarz była taka rozświetlona, ale na razie nie mam żadnego serum innego otwartego, więc pomyślałam sobie, że będę go stosować tylko na skórę pod oczami. Jeśli mówię o pielęgnacji skóry pod oczami, to ja też myślę o powiece górnej. Zawsze ten sam kosmetyk, który nakładam pod oczy, delikatnie wklepuję w zasadzie tutaj pod łuk brwiowy i nic się z moimi oczami nie dzieje. No tu zalecam oczywiście ostrożność, poznanie własnej wrażliwości swoich oczu, czy łzawią, czy coś się z nimi dzieje, więc wypróbować, jak coś się dzieje, to tego nie róbcie.
Świetne serum, ono jest takie zawiesiste, takie gęstawe, zostawia naprawdę taką porządną warstwę nawilżenia. I nie wiem, czy Wy też tak macie, ja już Wam o tym na pewno wspominałam, że ja lubię, zwłaszcza w wolne dni, rano nałożyć sobie taką minimalną pielęgnację, która ma, da mi takie wystarczające nawilżenie, żeby nie nakładać na skórę już całej pielęgnacji, bo nie potrzebuję tego, bo nie wychodzę, tak? Nie będę robić na przykład makijażu. I taka lekkość, taka świeżość, taka delikatność pielęgnacyjna, zwłaszcza w takie upalne dni, jest taka no, niezwykle przyjemna i myślę, że też dobra dla skóry, żeby ją tak też nie obciążać tymi kosmetykami. Nie musimy jej zabezpieczać na kilka godzin, bo ja jestem w domu, nakładam sobie jakieś delikatne serum, oczywiście tonizuję i tak dalej, nakładam sobie na przykład takie delikatne serum właśnie pod oczy i na twarz i zostawiam moją skórę w spokoju. Oczywiście co jakiś czas sprawdzam, ja zresztą nawet nie muszę się dotykać, bo ja od razu czuję, że po kilku godzinach, dwóch, trzech czy nawet czterech już powinnam dołożyć sobie krem i po prostu to robię. Dajmy naszej skórze też odpocząć, tak jak na przykład ja mam też tak z paznokciami, że uwielbiam kolorowe lakiery, ale też daję swoim paznokciom odpocząć i przez jakiś czas nakładam sobie tylko odżywkę. Albo zostawiam swoje paznokcie w spokoju, na przykład przez cały dzień i dopiero wieczorem na przykład nakładam odżywkę, czy też lakier, po prostu jakiś tam kolorowy i wtedy, kiedy moje paznokcie są oczyszczone z tego wszystkiego, to ja je pielęgnuję, wcieram oliwki, wcieram jakiś krem do rąk, tak żeby ten paznokieć też poczuł troszeczkę, wiecie, tego powietrza od spodu, nie tylko tym, od zewnątrz, wewnątrz. No, rozgadałam się. Serum bardzo dobre, 30 ml, więc Wam wystarczy na bardzo długo, jeśli będziecie stosować je na przykład tylko pod oczy, no to nie wiem, myślę, że blisko rok, bo to też tylko odrobineczka. Myślę, że na rok powinno to wystarczyć. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o taki wolny dzień, że rzeczywiście nie nakładam na siebie zbyt dużo, ale w dziennej pielęgnacji, jak już muszę wyjść i nie będzie mnie w domu przez kilka godzin, to nakładam sobie krem ze Slavii. I tutaj też mamy 30 ml, no ja go mam już od ponad pół roku, pewnie tak. I zobaczcie, ja już bym go skończyła, ale, bo już jest dęko, ale oczywiście nie używam tylko tego kremu. I to jest właśnie taka postać kremu bardziej zbitego, ale to nie jest tłustość, to nie jest takie błyszczenie się skóry pod oczami. Jest treściwy, daje nawilżenie, zresztą ma świetny skład, nie mam okularów. To jest peptydowy krem pod oczy, wygładzenie i nawilżenie i mamy tutaj peptyd, trehalozę i skwalan. No więc takie składniki aktywne, które nie tylko odświeżają tą skórę i dają jej taki promienny wygląd, ale też odżywiają, no i dają taką sporą dawkę nawilżenia. Bardzo dobrze mi się sprawdzają te kosmetyki ze Slavii i zawsze jak biorę jakiś słoiczek do ręki, to patrzę tutaj na ten grawer tego drzewa, na tym drewnianym opakowaniu. Wtedy, kiedy moja skóra wymaga większej dawki nawilżenia w ciągu dnia, czy też w ciągu nocy, no to jak wiecie, no nie może się tu obejść bez kremów pod oczy z marki Senel i to jest krem optymalizujący i korygujący. I ja wiem, że ja już od chyba 5 lat mówię Wam wciąż o tych kosmetykach, ale one są w moim użyciu, są tutaj na mojej toaletce, więc no nie chcę ich pomijać, żebyście wiedziały, że rzeczywiście cały czas stosuję.
No i zobaczcie, tutaj mam starą etykietę, a tutaj nową etykietę, taką bardziej przejrzystą, czytelną. Oba kremy nie tylko odżywiają, odbudowują skórę, wręcz ją tak rewitalizują, mają takie tłustawe wykończenie, takie konkretne, także je czujemy pod palcem, czujemy pod okiem ten komfort, ale też w bardzo mocny sposób nabliżają skórę i one są świetne i do dziennej, i do nocnej pielęgnacji, świetne składniki, mnogość składników i też są właśnie wyselekcjonowane olejki, które właśnie zapewniają tą odbudowę skóry i takie naprawdę maksymalne nawilżenie. Także albo na noc, albo na dzień, albo i na noc, i na dzień. Świetnie mi się sprawdzają. Jeśli chodzi o taki typowy krem pod oczy w nocnej pielęgnacji, to jest krem z Pariens. Jakiś czas temu, pewnie blisko pół roku temu, kupiłam trzy kosmetyki tej marki, właśnie ten fantastyczny tonik. Kupiłam też serum do twarzy i kupiłam ten krem. To jest taki kompleks pochodnych retinoidów, retinalu. Nie znam się na tym, w każdym razie można go stosować tylko w nocnej pielęgnacji ze względu na te składniki, które no, mogą nam jeśli ich nie zabezpieczymy i nałożymy sobie na dzień, mogą nam przysporzyć wiele problemów, czy możemy sobie poparzyć skórę pod oczami, czy mogą być też jakieś przebarwienia. Więc ja tak dla swojego komfortu i takiej pewności używam go tylko w nocnej pielęgnacji. Jaki to jest dobry krem! On jest bardzo podobny do tego z Basic Lab, tego z retinalem, bardzo podobny. Jest taki natłuszczający, jest taki komfortowy, jest jak masełko, czuć go na skórze pod oczami. Wydaje mi się, że ta właśnie pielęgnacja Senel, wcześniej Veoli, wcześniej Basic Lab, Slavia, Edgy, i ten krem wpłynęły na to, że moja skóra pod oczami jest wciąż w tej samej kondycji, jaką miałam powiedzmy 10 lat temu. Nie mogę powiedzieć, że pozbyłam się zmarszczek. Nie, absolutnie tak się nie stało. Natomiast to wszystko zostało jakby zatrzymane. Nie pojawiają mi się nowe zmarszczki. Mogłabym nawet powiedzieć, że te płyciutkie gdzieś tam zostały delikatnie wyprostowane. Te głębsze są, ale one mi się nie pogłębiają. No ten krem jest fantastyczny. Nie wiem, ile go jeszcze mam, no bo on ma ten atomizer. Zresztą tu w butelce, jak widzicie, nic nie widać. Ach, co? No, tak, to cała ja chciałam Wam pokazać, no tak to się robi, nic tu się nie odkręca, no tylko jest ten właśnie atomizer, to jest fajne, no ale nie wiem, kiedy mi się skończy, oby mi się nie skończył i myślę, że to też szybko nie nastąpi, dlatego że jeśli Wam się będzie wydawało, że nakładacie minimalną ilość, to później się okaże, że to i tak jest za dużo, tak. On jest niesamowity, no, dosłownie, nie wiem, główka szpilki, no może ciut więcej wystarczy na pokrycie skóry pod oczami, pod jednym i pod drugim okiem. Nie ma sensu nakładania, ja nawet nie dociskam tej pompki do końca, bo nie ma takiego takiej potrzeby, tylko minimalnie przyciskam i to, co się wydobędzie, nieraz mi się wydaje, nie, chyba będzie za mało, ale sobie mówię, spróbuj. I zawsze sobie myślę,
Następnym razem naciśnij jeszcze delikatniej, więc on ma taką formułę, która pięknie rozprowadza się na skórze pod oczami i już dosłownie po sekundzie on jakby się rozpuszczał, roztapiał, nie wiem jak to określić, i raz, dwa, fajne jest też to wklepywanie, bo on się nie wchłania, on się oczywiście wchłania nie wiem, powiedzmy w 50%, tak strzelam, ale można go sobie wklepywać i wklepywać i cały czas będziecie czuć tą warstewkę taką przyjemną, taką komfortową. Czuję się wtedy błogo z tym kremem pod oczami. I tutaj w przypadku tego kremu i tego z Basic Lab nie nakładam serum. Nie było to potrzebne w przypadku Basic Lab i w przypadku Pariens. Nie jest mi to potrzebne, bo te kremy tego nie wymagają. Na to i też zależy mi na tym, żeby ta skóra była po prostu tylko stonizowana. Wklepuję ten krem i niech on działa. Już niech nie będzie jakby bariery, która jakby będzie powstrzymywać to wchłanianie się tego kremu i działanie tego kremu. Nie ma takiej potrzeby, one są bardzo, bardzo komfortowe. Serum tylko w przypadku takiego delikatnego nawilżenia, to wtedy sobie nakładam to serum, ale w przypadku właśnie tego od Pariens czy tych z Senel nie mam takiej potrzeby nakładania właśnie jakiegokolwiek serum. Także no cóż, polecam. Wszystkie te zresztą kosmetyki Wam polecam. Jak widzicie, trzy marki: Slavia, Senel i Pariens i Edgy, jeśli chodzi o to serum. Ono jest, no, cały czas mi się chce powiedzieć, jak to dobrze jest, jak ja się dobrze czuję, wtedy, kiedy mam taką minimalną pielęgnację. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest tak duszno, kiedy słońce świeci tuż w moje okna. I kocham to, nie lubię mieć zasłoniętych tutaj zasłon i żaluzji. Ja nawet lubię spać w jasnych pomieszczeniach, kiedy latarnie świecą w moje okna, i lubię poranki, kiedy słońce zagląda właśnie do sypialni. Nigdy nie miałam takiej potrzeby, wręcz to nie jest dla mnie zaciemnianie pokoju. Ja mam zasłony tutaj, ale w ciągu dnia one w ogóle i te żaluzje nie są używane. No chyba, że upał trwa bardzo długo, no to wtedy zasłaniam tutaj te południowe okna, żeby pomieszczenie się nie nagrzewało. Aż zachrypłam z tego wrażenia. Także no, Senel, który nie wybierzecie, czy korygujący, czy optymalizujący, oczywiście w zależności od Waszych potrzeb. Poczytajcie sobie o tych kremach, bo one albo korygują właśnie zmarszczki, cienie pod oczami, obrzęki, jakie mają składniki, co Wam jest potrzebne w danym momencie, co się dzieje z Waszą skórą pod oczami. I myślę, że jeden dobrze wybrany krem wystarczy Wam i w nocnej, i w dziennej pielęgnacji. Nie musicie mieć tyle kosmetyków, ile ja Wam tutaj w tym momencie pokazuję. To wszystko, jeśli chodzi o moją pielęgnację. Chyba niczego nie pominęłam. Oczywiście używam też moich masażerów cały czas właśnie. Nie wiem, tutaj nie mam, bo chyba mam w łazience, bo rano go myłam, bo sobie też lubię wprowadzać właśnie kosmetyki pod oczami, czy nawet płatki właśnie takimi chłodnymi masażerami. Także może gdzieś tam przy okazji jeszcze Wam opowiem o moich wszystkich masażerach, tych chłodzących i tych, które ogrzewają skórę pod oczami. Myślę, że w kolejnych filmach będę Wam pokazywała, jakie w tym momencie stosuję sera, kremy dzienne, nocne, tak żeby zrobić Wam taką aktualizację mojej pielęgnacji. A już na zakończenie, bo może będą pytania, sukienka jest z marki na
na oko. Ja ją kupiłam w tamtym roku, tylko ją skróciłam, bo ona była maxi, a ja ją sobie po prostu, no tego nie zobaczycie. Bardzo fajna sukieneczka, to nie jest dobry skład, ale ja lubię takie chłodzące materiały. Ja tak, wiecie, na rowerze się poca, a tak w ciągu dnia to może dlatego, że mało no, piję wody. I jeszcze, aha, i ona jest z tyłu tutaj tak wiązana, widzę, że ten troczek miałam cały czas z przodu. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. W każdym razie ma taki sam dekolt z tyłu, z tym, że jest po prostu tam jeszcze związana. No i tutaj te szersze ramiona, które ładnie łączą się z moimi biodrami, więc jest mi to potrzebne. Bardzo ładna, taki, to jest taki no rudawy kolor w takie centki. I na ustach mam bardzo podobny kolor właśnie do koloru tej sukienki i mam konturówkę z Golden Rose i to jest numer 510. Mam Kat Von D, jest to Lolita 2 chyba. Tak, to jest Lolita 2, bo jedynka jest taka bardziej, no nie jest taka rudawa. I to jest matowa pomadka, więc nałożyłam sobie jeszcze z czego to jest? Z Fenty Beauty błyszczyk. I takie usta mi wyszły. I moje odrosty widać. A nie wiem, czy zauważyłyście, bo ja ostatnio to zauważyłam, że ja mam rude włosy. Widzicie? Tutaj takie pasmo i tutaj takie pasmo. Więc jak ja bym nie farbowała włosów, miałabym bardzo dużo siwych, ale tu bym miała takie dwa białe pasma. To chyba widać w kamerze? Chyba też w kamerze to widać. Ale już za 2-3 dni idę do fryzjera. I to tyle z mojej strony. No, chciałam mówić o pięknej pogodzie, o słońcu. Nie, dam sobie spokój. Jeszcze chciałam Wam, tak, nagram taki film, może już jutro, o mojej aktywności rowerowej. To wszystko, bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!